Otóż nie daje się żyć dlatego, że ci, którzy rządzą, ciągle kierują się wspólnym, dobrze przez nich pojętym i zrozumianym interesem działania w interesie własnym. A w interesie własnym, działanie w interesie własnym, mówiąc, no powiedzmy, językiem doktryny bardziej niż ideologii, jest elementem ludzkiej pychy. Po prostu są to mali ludzie na wielkich stołkach, ludzie dość przebiegli, bardzo inteligentni, bardzo dobrze wykształceni, natomiast niezwykle mali duchem. I oni swoją wielkość mierzą tym, co oni mogą z nami zrobić. Oni mogą nas jak psów i mrówki. Stalin pół Ukrainy wygłodził, tak. I nic nie mogli ci ludzie na to poradzić. I tak wygrało. Tak. I do dziś z jego portretami latają i wielbią i pomniki mu stawiają. Otóż instytucje państwa, my się zajmujemy głównie tym, jak funkcjonuje państwo, dlatego, że opresyjność państwa nie trafia na żadne ograniczenia ze strony ludzi poddanych aparatowi państwa. Państwo z ludźmi może zrobić wszystko. Może wszystkich wygłodzić, może wszystkich wymordować i nic nie można na to poradzić. Jest to, państwo jest instytucją opartą o monopol przemocy. Państwo istnieje wtedy, kiedy spośród wielu różnych silnych ktoś staje się najsilniejszy. Staje się najsilniejszy na tyle, że każdy, kto jest po nim, może zostać jednym podpisem wykończony. W tym momencie mamy do czynienia z instytucją państwa, więc my musimy traktować instytucję państwa jako instytucję wszechmocną w zasadzie. Nasze losy od tej instytucji zależą i dlatego tak mocno pasjonujemy się całą sferą polityki i całą sferą życia publicznego. Oczywiście nasze życie. My byśmy woleli uprawiać ogródek, zajmować się kotkiem, pieskiem, wnuczkiem, prawda? Bo to jest znacznie przyjemniejsze, rybki łowić, grzybki zbierać. Żyć sobie normalnym życiem. A ciągle się pasjonujemy polityką. Nie dlatego, że tak chcemy, żeśmy się urodzili takimi wielkimi pasjonatami. Tylko dlatego, że mamy świadomość, że nam się tu żyje źle. Że my temu psu do garnka nie mamy co włożyć. Dlatego, że do tego garnka włazi nam polityka. Chociaż tego nie chcemy. I zastanawiając się teraz, jak możemy, w jakim kierunku mam tą Polskę przekształcać, jakim państwem to polskie państwo być powinno z pozycji UPR, oczywiście można by snuć bardzo długi wywód, ale my z pozycji UPR mówimy bardzo sentencjonalnie i mówimy od razu o tym celu. Mówimy, że ludziom żyje się lepiej, kiedy są wolni i bogaci. Czyli im się lepiej niż wtedy, kiedy są biedni i zniewoleni. To wcale nie znaczy, że nie będą mieli problemów. Będą mieli problemy. Ba, będą mieli więcej problemów. Nawet, czego się powszechnie nie zauważa, ludzie chcą mieć problemy. Ludzie chcą czuć smak życia. Przecież tutaj wsiada w tramwaj i on się nie martwi, że tam coś zgrzyta i piszczy w tym tramwaju. Wysiada sobie i nie diabli. Przecież nie mój tramwaj, co mi to obchodzi. Prawda? Nie ma żadnych problemów. I uciekają gdzieś tam w świat, gdzie nie ma tramwaju. Gdzie kupuje sobie samochód, żonie samochód, dziecku samochód. Ile ona jest z tym problemów? Ile to jest kłopotów? A jeżeli kupi sobie ładny dom, w Irlandii nie ma bloków. Trzeba sobie kupić domek. Nie ma przydziału. Tam się nie pójdzie do gminy i gmina powie, tu dostanie z łychem i hej, daj dach nad głową i żyj. Nie, tam trzeba zarobić, tam trzeba kupić, zbudować i o to zadbać. Ogrom problemów jest straszny. I dlatego ludzie tam jadą. Bo ludzie chcą te problemy mieć. Ludzie chcą panować nad jakimś kawałkiem świata, chcą panować nad swoim życiem. Chcą dysponować swoją wolą i swoją rzeczą. Chcą czuć smak życia, żeby to nie była wegetacja, żebyśmy nie byli tym bydłem przy żłobie, który ktoś karmi i doi, żebyśmy nie byli tą roślinką, którą ktoś tam podlewa i kosi. Chcemy żyć życiem człowieka. Jeżeli się zastanawiamy nad sensem, bo na ogół ludzie się nad sensem życia nie zastanawiają. Przeżywszy tam ileś lat, kładą się do trumny, żałują, że już trzeba odejść, bo to życie jest krótkie. Natomiast, żeby się natomiast sens życia nawet dla ateistów jest, nawet ateistom warto sięgnąć do Biblii, szukając sensu życia. Prosto Pan Bóg powiedział, idźcie, rozmnażajcie się, zaludniajcie ziemię i czyńcie ją sobie poddaną. I teraz jak się zastanowimy nad życiem jakiegoś Robinsona Crusoe,
On tam nie miał lotnisk, komputerów, telefonów komórkowych. Z jaką pasją życia on tam żył. No brakowało mu życia społecznego. Prawda? Ale ta jego koza była święta. On na pewno, gdyby pół litra miał, to by nie wypił, bo by się bał, że mu koza zdechnie. Bo to był człowiek, za którego nikt nie odpowiadał. On musiał uważać, żeby sobie palca nie obciąć, żeby sobie oka nie uszkodzić. On nie miał instrukcji BHP i komórki działu BHP i kombinezonu roboczych i szelek. On po prostu był człowiekiem wolnym i odpowiedzialnym. I nic mu więcej nie było trzeba. I ludzie, jeżeli patrzymy na kierunki migracji, to widzimy, że wszyscy ludzie jadą tam, gdzie można mieć tych problemów więcej, gdzie można skosztować tego smaku życia, gdzie można mieć pod swoim panowaniem, czyli w swojej wyłącznej dyspozycji, jak najwięcej dóbr i jak najwięcej wartości. Wartości to nie tylko tam diament schowany w szkatułce, ale wartość to jest również usługi, które jestem w stanie wyświadczyć środowisku, za które ludzie są w stanie mi coś zapłacić. To również wiedza, którą mogę przekazać innym, która jest coś warta na rynku. Ja tą wiedzę znam, bo ją mogę na rynek przedłożyć i ona jest coś warta. I w tym momencie człowiek czuje sens i jakość swojego życia i wartość tego życia. I teraz, jeżeli patrzymy na opresyjność aparatu państwowego polskiego, którym żyć trudno, którym jesteśmy w swej wolności, w tej powinności, jaką nam Pan Bóg dał, jesteśmy strasznie ograniczeni, to widzimy, że jest to państwo w gruncie rzeczy niewoli. Ci ludzie, którzy uciekli z Polski, żeby delektować się wolnością, nawet biedną, naprawdę nie wszyscy są bogaci, ale oni tam czują, że ich los od nich zależy. Oni tam chcą pracować, oni tam chcą się uczyć. Chińczycy w Stanach nie pracują 8 godzin. Oni pracują dotąd, aż padają ze zmęczenia, śpią, budzą się i pracują dalej. Bo oni tam czują, że pracują dla siebie. Że pracują na swoim, między sobą mogą tworzyć bogactwo. I ci Polacy również. Jeżeli popatrzymy teraz, jeżeli takie przedstawimy sobie, przedłożymy taki problem intelektualny, jaki jest zakres naszej wolności tu w Polsce, czym ta wolność jest, bo nam mówią, że jesteśmy krajem wolnym i nam postawią owsiaka, który powie rób ta co chce, ta jesteś ta wolna, to on mówi, możecie sobie iść, prawda, w bikini do kościoła, możecie sobie rzucać mięsem po tramwaju, bo jesteście wolni. Otóż kto mi rzuca mięsem w twarz, ogranicza moją wolność. Otóż kto mi przeszkadza w stosunkach z Bogiem, że swój ładny tyłek wytyka, klęcząc przede mną, ogranicza moją wolność. Ja nie twierdzę, że ten tyłek jest nieładny. Przecież Pan Bóg dał te kształty po to, żeby się nimi chwalić, ale akurat nie przed Bogiem i nie po to do kościoła się chodzi. I nie tu zawiera, nie w tych elementach zawiera się ludzka wolność. Otóż ludzka wolność zawiera się głównie w swobodnym dysponowaniu swoją wolą i swoją rzeczą. I w tym, by moją wolę. I mojej rzeczy nikt nie mógł naruszać i gwałcić. Jeżeli teraz popatrzymy na zakres naszej wolności, to mieści się ona między tym, do czego jestem zmuszony, co muszę, bo mi państwo nakazuje, i między tym, czego nie mogę, bo mi państwo zabrania. I ten fragment wolności, z jakiego mogę w Polsce korzystać, w gruncie rzeczy sprowadza się do tego, że ja mogę sobie w sposób zupełnie wolny i nieskrępowany wybrać, czy ja dzisiaj będę jak kaszanka, jutro twarożek, czy odwrotnie. A cała reszta jest w gestii państwa. I państwo aparatem przemocy, korzystając z monopolu na używanie siły, państwo zawłaszczyło, samo sobie przyznało prawo do dysponowania moją wolą i moją rzeczą. I państwo mi mówi, jak mnie ubezpieczy za moje pieniądze. Państwo mnie zabezpiecza, ubezpiecza, leczy, uczy. Państwo, ja dzieci płodzę, żona rodzi, razem wychowujemy, a potem o tym, czego się będzie moje dziecko uczyć, decyduje jakiś minister. Ja się do jego dzieci nie wtrącam. Czego on się wtrąca do moich? Drastycznie ogranicza zakres mojej wolności do tego stopnia, że z punktu widzenia czystej logiki jesteśmy w istocie przedmiotem w rękach aparatu państwowego.